Wybraliśmy się kiedyś do Łotwy. Mieliśmy po 14 lat i to był Znaczy, właśnie kto się wybraliśmy? ja jako piłkarz początkujący i drużyna Jagiellonii, bo wówczas grałem. No i były to takie czasy, teraz też chyba nawet, się wozi różne rzeczy na handel, przez granicę. No i myśmy skorzystali. Wieźliśmy alkomaty. Alkomaty wieźliście? Tak, tak, tak. Ponoć się dobrze w Rosji sprzedają. Ciekawe dlaczego. Tak, bo tam... Tuż przed granicą ja miałem jedną torbę, bo tam za dużo nie nabrałem tych alkomatów. Trener juniorów się pyta mnie, czy mogę jego torbę na siebie wziąć. Ja mówię, dobra, co za kłopot. Nie chciałem podpaść trenerowi, więc się zgodziłem. Wchodzi celnik, przegląda torby, nie? I mówi, czy ja to torba? Ja mówię, moja. Co w niej jest? Ja mówię, nic, spodenki, koszulki, jakieś tam getry. Jak to u zawodnika? Otworzyć. Ja otwieram, a tam na wierzchu już, wiesz, jakieś takie spódniczki w kratę, jakieś takie garsonki takie, wiesz, typu na sprzedaż. Celnik był miły, więc przymknął oko. Zajechaliśmy na Łotwę, przehandlowaliśmy przez tydzień ten towar. W międzyczasie trenowaliśmy oczywiście i graliśmy. Właśnie, chciałem się właśnie... W ostatniej chwili, Tomek, w ostatniej chwili. Chciałem właśnie się zapytać, czy mieliście więcej z gry, czy z handlu? Nie. Więcej z gry. Tak, tak. No. Mieliśmy zdolną ekipę, więc nie było przeciwwskazań, żeby słabo się prezentować na boisku. No i wracamy, nie? Wychodzimy z rana o 9:00, powiedzmy, do autokaru, żeby się spakować. Rosjanin, ten kierowca, mówi, nie tam miejsca. Jak nie miejsca, jak jeszcze żadna nasza walizka, tam torba nie weszła, nie? Otwiera luk bagażowy, a tam kilkadziesiąt karnistrów z benzyną. Skąd to? Trenerzy to wiozą. Następnie, no to dobra, bierzemy te torby swoje do autokaru. Wchodzimy po schodach, a tam... Nie miejsca! Nie miejsca! Dwa motory. Telewizory. Odrzutowiec. Czyje te telewizory? Trenerów. Działaczy. Trenerów i działaczy. Bo to były... Uwierzcie mi, że to były takie czasy, że jechało więcej działaczy niż piłkarzy.